Jak nauczyć dziecko samodzielności? Proszę Państwa, dziecko się właściwie samo uczy samodzielności. Przecież samodzielność to znaczy być dzielnym na własną rękę. I żeby dziecko było samodzielne, to musimy dziecku dać możliwość, żeby ćwiczyło samodzielność. Danie możliwości ćwiczenia samodzielności to jest na przykład, jeżeli pozwolimy dziecku jeść samemu, a nie żeby było karmione, jeżeli damy dziecku czas, żeby dziecko się samo ubierało, a nie żeby było ubierane, bo będzie szybciej, jeżeli dziecku pokażemy, jak się sprząta, jak się układa zabawki na to miejsce, a nie zamiast dziecka sprzątamy. Bo proszę Państwa, to jest bardzo łatwo, żeby dziecku mówić, zawsze muszę za Ciebie robić, kiedy Ty zaczniesz za sobą to robić. Jeżeli dziecku nie daliśmy nigdy możliwości, albo bardzo rzadko, żeby dziecko ćwiczyło samodzielność, to wiadomo, że dziecko tego nie umie. Proszę Państwa, to jest bardzo niesprawiedliwe, jeżeli masz córkę, która ma 7 lat i Ty mówisz, no czas najwyższy, że taka duża dziewczynka, a jeszcze nie umie jeść sama. Jeżeli do tej pory siedzisz i karmisz córeczkę i nagle 1 września, bo ma urodziny, mówi, że ma jeść sama, to w sumie to nie jest sprawiedliwe dla niej, żeby ją krytykować za coś, za co nie otrzymała nawet szansy, żeby sama poćwiczyć. Dlaczego dziecko ma nie otrzymać szansy, żeby poćwiczyć? No bo co, bo się obrus zabrudzi albo ubranko? Przecież to nie jest powód. Jeżeli chcesz nauczyć, żeby dziecko miało 2 lata i samo jadło, to nie dziecko siedzi tylko w pieluszce przy stoliku i ma ceratkę na stoliku. I nie, daj mu łyżkę do ręki i drugą ręką niech sobie sam pomaga i niech się uczy jeść. Naprawdę zalecam. To jest świetny sposób nauczenia samodzielności dziecka. Pozwolić dziecku się uczyć samemu.